Hej, 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 witam Was serdecznie. Dzisiaj będą ulubieńcy wysokopółkowi, czyli dzisiaj będzie na drogo. Już były dwie części ulubieńców i w obu częściach pokazywałam Wam takie polskie perełki. Jeśli nie widzieliście tych filmów, to zachęcam, bo naprawdę tam jest mnóstwo cudownych polskich kosmetyków. No perełki, po prostu. Świetne, tanie i łatwo dostępne. O, a dzisiaj będzie na drogo, bo mam tutaj takich droższych ulubieńców, ale spośród tych drogich kosmetyków też mam takie, które mogłabym Wam polecić, których już używam, niektórych naprawdę bardzo długo, zaraz zobaczycie. To jeśli chodzi o wstęp i tematykę filmu, ale jak zawsze też na wstępie proszę Was o polubienia, o komentarze pod filmem, no i oczywiście o subskrypcję, jeśli nie zdążyliście tego zrobić. Za to wszystko z góry dziękuję. I skoro już wiemy, o co chodzi, to zabieram się za malowanie i będę Wam tych moich ulubieńców pokazywać i Wam o nich poopowiadać. Ja zawsze makijaż zaczynam od bazy i tutaj, słuchajcie, wielkiego wyboru nie ma, bo są w zasadzie dwie bazy tej samej marki, których używam naprawdę od lat, tylko tak na zmian. To jest baza od Guerlain, jedna nazywa się Parure Gold 24K i to jest właśnie o ta wersja. A druga wersja to jest Pearl, taka z perełkami, być może ją kojarzycie, więc używam ich sobie na zmianę. Skończy mi się jedna, wiecie, zużyję coś tam, co mam, i wtedy kupuję sobie drugą. I w zasadzie, jeśli chodzi o bazę, to już. Jakby tutaj u mnie dużego wyboru nie ma. Tu w tym momencie, tak jak widzicie, mam tę wersję złotą. Zaraz jakiś pędzelek do bazy. O, może Wam jeszcze tak pokażę. Ona wygląda tak. To jest taki żel z zatopionymi wewnątrz drobineczkami, takimi złotymi. Te drobinki mają nam za zadanie nawilżyć cerę, no i baza ma też charakter rozświetlający. No, przy okazji oczywiście utrzymuje makijaż, no ale to o tym już nie mówię. W każdym razie, makijaż oczywiście utrzymuje bardzo ładnie, daje arcyprzyjemne uczucie na twarzy i rzeczywiście ma takie właściwości rozświetlające. Jak się nałoży, to no widać takie glow na skórze. Skóra wygląda po nałożeniu tak, no powiedziałabym, soczyście. Tych drobinek za bardzo nie widać, albo inaczej powinnam powiedzieć. W zasadzie tych drobinek nie widać. O, może tak. Tylko gdzieniegdzie, jak się ruszy głową, ale to nie wiem, czy dam radę Wam to pokazać. Zobaczcie. Tutaj na przykład, o. Widać takie złote drobinki. Akurat tu na tym policzku nic mi się nie zostało, ale no tu te drobineczki sobie siedzą, więc gdzieniegdzie coś takiego na skórze widać. Ale jak nie lubicie takiego efektu, to nie ma się co przejmować, bo po nałożeniu, jakby wiecie, pozostałych kosmetyków, pozostałych kroków makijażu, no to tego nie widać. Jest moja ulubienica już od w zasadzie nawet nie wiem ile, ale na pewno od lat, tak? Tak jak mówię, na zmianę z tą perłową. Dobra, podkład. Tutaj mam akurat dwa, bo tak w sumie nie wiedziałam, na co się zdecydować, ale wziąwszy pod uwagę fakt, że wstaje słońce i zaczyna się robić tak ciepło, to chyba już wiem, na co się zdecydować. Natomiast mam podkłady dwa. To jest podkład z Fenty Beauty, to jest podkład Le Beige z Chanel. Ten jest taki bardziej konkretny, ma mocniejsze krycie. Nie chcę powiedzieć, że ciężki, bo on nie jest ciężki, jest lekki, bardzo przyjemny na skórze, natomiast no taki bardziej konkretny pod względem, wiecie, krycia i maskowania tam różnych niedoskonałości. To jest zdecydowanie lepszy, bo to jest podkład typu druga skóra, zdecydowanie lepsze, mówię w odniesieniu do takiej właśnie pogody jak dzisiaj, jaka dzisiaj się tutaj szykuje, więc myślę, że nałożę ten z Chanel. W każdym razie oba są świetne, lekkie, bardzo, bardzo przyjemne w noszeniu, no niewyczuwalne na skórze, tylko tak jak mówię, no mają też inne, o właśnie, mają inne wykończenie. Ten jest taki typu druga skóra, taka świetlista, a ten bardziej jest taki satynowy. Bardziej bym tutaj postawiła na jego właściwości takie kryjące, o. Tak ja czuję te podkłady i one tak u mnie na skórze wyglądają. Więc dzisiaj, ponieważ robi się ładnie, ciepło, słonecznie, używam tego podkładu. Tak jak mówię, jest na pewno lżejszy. Ja mam odcień coś tam B20 i to jest coś takiego. O, taki dość lejący się podkład. Kolor na pewno teraz będzie dla mnie ok. No i tak jak zaraz zobaczycie, jest naprawdę bardzo lekki. W zasadzie on. Inaczej, taką pierwszą jego, wiecie, zaletą jest to dla mnie, że on bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry. Nie ma tutaj co przy pierwszej warstwie marzyć, wiecie, o jakimś tam kryciu, czymś takim. Nie, on raczej ma nam skórę upiększyć, wyrównać kolory. No tak jak mówię, to jest jeden z tych lekkich podkładów, więc nie wymagamy od niego jakiegoś mocnego krycia, czy też jakichś takich właściwości, jakie mają, no takie typowo ciężkie, wiecie, hardkorowe podkłady. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj dodam, ale to dosłownie o tyle. No i nakładam na policzki i troszkę na boki twarzy.
Może jeszcze odrobinę na brodę, ale już dokładam to, co miałam na dłoni. O, zobaczcie. No i to po prostu jest druga skóra. Cały czas mam odkrywane jakieś tam piegi, przebarwienia, jakieś żyłki mi widać. No, po prostu naturalna skóra, tylko o wyrównanym kolorycie. No i wyglądająca, wiecie, tak świeżej, lepiej, zdrowiej. O, korektor. I tutaj zdecydowanie teraz moim ulubieńcem jest Tenot Idol od Lancome. Ten kolor, który ja mam, może być dzisiaj troszeczkę dla mnie za jasny, chociaż, no ja wiem, nawet jak będzie za jasny, to się tym nie przejmujemy, ogram to innymi kosmetykami. Wtedy nie umiem Wam powiedzieć, jaki to był kolor, coś z light w nazwie, ale nie pamiętam, a kolor był tutaj, wiecie, na dole i to mi się starło, więc nie chcę Was w błąd wprowadzać. W każdym razie, no, korektorów do wyboru tego typu jest mnóstwo, jeśli chodzi o odcienie, więc spokojnie można sobie do, wiecie, dobrać. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że to nie jest taki korektor do nałożenia typowo pod oczy, ja go właśnie tutaj nakładam, tylko to jest taki korektor wielofunkcyjny, czyli możecie go nakładać i pod oczy, i na twarz, no zależy, gdzie tam sobie nakładacie korektor, co sobie tam chcecie zatuszować, zamaskować, więc on generalnie i tu się nadaje, i tu się nadaje, zresztą on się nazywa chyba tak, Multitasking Concealer. Także jest taki wielozadaniowy. No i teraz co jest istotne? Istotne jest to, że nawet jeżeli tak jak ja nakładacie korektory pod oczy, to to jest coś arcylekkiego. Na pewno Wam tutaj tego obszaru nie przeciąży. Wygląda bardzo elegancko, wygląda w zasadzie wygląda jak druga skóra. O. Jest bardzo leciutki. Nawet jak nosicie makijaż przez wiele, wiele godzin, to na pewno go pod okiem nie poczujecie, a już na pewno nie poczujecie go na twarzy. Pod okiem po prostu, wiecie, no skóra jest delikatniejsza, więc tutaj też jakieś, wiecie, ciężkie makijaże, tego typu rzeczy też szybciej odczuwamy i to jest bardziej intensywne, wiadomo. No więc chodzi mi o to, że jest na tyle lekki, że nie czuć go, nawet jak się bardzo, bardzo długo nosi makijaż. I jednocześnie przy tej swojej lekkości ma fajne wykończenie, bo o, tak jak zobaczcie, on jest taki lekko świetlisty. W zasadzie wygląda jak skóra, o może tak. W sumie ma podobne wykończenie jak ten podkład, tylko że no podkład jakby dalej idzie w tę stronę taką, wiecie, świetlistości. Korektor też jest taki właśnie lśniący, tak soczyście wygląda mokro, natomiast nie jest to aż takie jak w wypadku podkładu. O, myślę, że to wyjaśniłam. Natomiast jest bardzo lekki, taki przyjemny, no niewyczuwalny, tak jak powiedziałam. No i przy tych wszystkich swoich zaletach, przy tej lekkości jednocześnie, zobaczcie, ma całkiem przyjemne krycie, czyli jeśli sobie nakładacie na siniaczki pod okiem, no to on sobie z takimi siniakami też poradzi, a jest właśnie taki leciutki. Także arcyprzyjemny korektor. Oczywiście używałam też kiedyś podkładu z tej serii Stand Idol. Nie pamiętam już, która to była wersja, ale ten podkład też był świetny, też był właśnie taki lekki, więc tak sobie pomyślałam, tak mi przemknęło, wiecie, przez myśl, jak sobie tu przygotowywałam te rzeczy, że jak mi się pokończą jakieś teraz podkłady, no bo trochę tego mam, trzeba coś zużyć, to może, jeśli chodzi o te drogie rzeczy, właśnie sobie wrócę do tego podkładu, bo w ogóle kolekcja z Lancome z serii Tenet Idol jest cała bardzo, bardzo fajna. Ok, pudrujemy to wszystko. No i tutaj tak, w zasadzie mam dwa pudry. Jeden z nich to jest puder, o którym się w zasadzie u nas na YouTubie nie mówi, a on jest bardzo, bardzo popularny na przykład w Stanach Zjednoczonych. To jest puder z Makeup Forever, taki trójkolorowy, zobaczcie, i on ma dość, znaczy nie dość, ma oryginalne opakowanie, bo jak sobie go otworzycie, zobaczcie, to w środku mamy taki otworek po prostu i kręci się tą puszeczką, wtedy tutaj wydobywa się puder, w zasadzie nie puder, mieszanka tych trzech kolorów, a pudry, które tutaj macie, mają jak dwa zadania, taką podwójną funkcję. Po pierwsze, pięknie rozświetlają, w ogóle ten puder zawiera w sobie takie mikro iskiereczki, takie drobineczki. Postaram Wam się to pokazać, ale nie wiem, czy mi się uda, natomiast nałożę grubszą warstwą na dłoń, może mi się uda. I druga funkcja jest taka, że tak jak widzicie, trzy kolory, czyli to jest puder taki korekcyjny, więc jednocześnie maskuje tam jakieś niedoskonałości. Jest na stronie Sephory dosyć duży wybór, jeśli chodzi o opcje kolorystyczne, bo to nie jest po prostu, wiecie, jedna jedyna. Jest kilka kolorów i tutaj te, wiecie, te trójeczki, te potrójne kolory też są różne, więc można sobie dobrać do swojej cery. Ja tutaj mam 1.0 Light, bo mam tylko ten kolor. I ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili on będzie dla mnie za jasny,
Ale cóż, to jest teraz rubieniec, więc go nakładam na całą twarz. Może być trochę dziwnie, ale chodzi raczej o to, żebyście zobaczyli, wiecie, wykończenie. Nic się nie stanie, jak będę trochę za jasno wyglądać. W każdym razie, kręcimy tym pudełeczkiem. W jedną i w drugą stronę troszkę trzeba. Oj, tu już się zaczyna ten puder wydobywać, tylko raczej tak na płasko jest wygodniej, o, bo wtedy, wiecie, te pudry są w poziomie. O, teraz mi się wydobyło, zobaczcie. Są trzy kolory. No i oczywiście można sobie tutaj pomieszać pędzelkiem. Aha, ja jeszcze zrobię tak, że najpierw nałożę palcem po prostu taką grubszą warstwą na dłoń, żeby Wam pokazać słod, albo może jeszcze Wam na palcu pokażę. O. Ja Wam tak na dużym zbliżeniu pokażę. Na żywo tej iskiereczki widać, ale nie wiem, czy odda to kamera. W każdym razie jest to puder korygująco rozświetlający, tak bym go określiła. I ja sobie nim utrwalę korektor. Przypudruję całą twarz, przy czym ja go używam w ten sposób, że raczej pudruję nim sobie tak dokładniej boki twarzy. Natomiast na środek nakładam coś matującego, albo coś takiego, wiecie, no, żeby mi się pastelnie świecił, ale to zaraz do tego drugiego pudru przejdziemy. A nie, to co ja Wam powiedziałam, że mam dwa pudry? Nie, mam trzy, bo mam dwa takie podstawowe i jeden kuleczki. Nie, trzy pudry mam, przepraszam. Prowadziłabym Was w błąd. No w każdym razie tak, jest tutaj teraz jasno, tak jak mówiłam, no ale chodzi raczej o to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, a nie o sam kolor. Ale tak jak mówię, jakby Wam się spodobał, to tych kolorów na stronie Sephory parę jest, można sobie coś tam wybrać. No i oczywiście nim też przypudruję, tak jak powiedziałam, boki twarzy. W ogóle jest bardzo wygodne to opakowanie, muszę Wam powiedzieć. No, on dodaje takiej świetlistości. Pięknie wygląda. Te drobineczki gdzieniegdzie Wam połyskują. To nie jest widoczne. To nie jest tak, jakbyście mieli brokat na całej twarzy. Tylko po prostu gdzieniegdzie taka, błyśnie Wam taka iskierka. O, tak to mniej więcej wygląda. Może, a dobra, nakładam na czoło. Może mi się uda Wam te iskierki pokazać. Najwyżej będę się świecić. No nie, no to jest takie, wiecie, takie drobniutkie, tak drobno zmielone. W ogóle sam puder jest jak... No jak taka mączka super delikatna, jest bardzo przyjemny, taki niemalże, wiecie, niewyczuwalny, jak atłasik, jak zmielony jedwab, albo nazwijcie to jak chcecie. W każdym razie arcy przyjemny, no i bardzo lekki, ma przepiękne, przepiękne, świetliste wykończenie, ale no może pod tym względem jest taki dość specyficzny, trzeba, wiecie, no lubić takie kosmetyki, że widać, że skóra jest taka rozświetlona teraz. Hmm? No i może od razu te dwa pudry, o których Wam wspomniałam, bo najpierw powiedziałam, że dwa, potem tak patrzę i tu są jeszcze kulki, więc zacznijmy od tego podstawowego, gdzie on jest? Tu. Ten drugi podstawowy, bo ten to jest taki, wiecie, rozświetlający, a ten drugi podstawowy puder to jest Hello Flawless z Benefitu. Nie chcę Wam tu świecić, bo to jest takie, no, takie lusterkowe to wieczko. Ja mam odcień Ivory, już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. No, po prostu puder, na wieczku jest lusterko. Puder wygląda w ten sposób. Tutaj pod spodem była gąbeczka, ja ją wyjęłam. O, coś takiego, taka gąbeczka, chyba nie używam. A właśnie, gąbeczka się sprawdza wbrew pozorom. Jak chcecie troszeczkę tak grubszą warstwą, żeby ten puder był bardziej taki podkładowy, no to nakładacie gąbeczką. Można bezpośrednio na bazę, bezpośrednio na skórę. Nie trzeba nakładać podkładu, więc on jest taki dosyć konkretny, charakterny. Natomiast jeżeli chcecie go użyć po prostu w roli pudru, tak jak ja, na środek twarzy, to w ogóle jest bardzo fajne, fajne duo. No nie wiem, czy to można nazwać duo. Wiecie, taki fajny tandem, fajna dwójka. O. To nakładam sobie właśnie na środek twarzy. Tutaj, w te miejsca, o których wiem, że za niedługo będę się świecić. Więc zazwyczaj czoło, tutaj o, na policzkach, nos i broda. O, zobaczcie, no i tam w zasadzie parę ruchów pędzelkiem i już się mniej świecę na środku. Tak jak mówię, to jest puder, taki pudropodkład. Nie, no oficjalnie to się nazywa, już Wam mówię, oficjalnie to się nazywa puder, ale jest to puder kryjący, więc no... Taki trochę jest dla mnie podkładowy. Jest to jeden z tych takich cięższych troszeczkę pudrów. Tak jak mówię, jeżeli nie chcecie na przykład latem nakładać sobie dodatkowej warstwy podkładu, to możecie go użyć na zasadzie właśnie takiego jakby podkładu, używając gąbeczki.
i na pewno się sprawdzi, na pewno się utrzyma. Bardzo ładnie na skórze też wygląda. I to w tej chwili wygląda to tak, wiecie, jak kartka papieru, ma po prostu białą skórę, no ale nałożyłam te bazowe kosmetyki i zaraz tam dojdzie jakieś konturowanko, róże, będzie ok, to się ogra. Natomiast samo wykończenie tego pudru, proszę, jest taki, powiedziałabym, o właśnie, powiedziałabym Wam tak, że ten puder jest bardziej kryjący niż ten podkład. Tak to powiem, więc puder taki konkretny, ale właśnie bardzo fajnie kolor skóry Wam ujednolica i jak macie tam coś niezakryte, bo użyjecie delikatnego podkładu, to on Wam dodatkowo, wiecie, tam jeszcze troszkę zamaskuje jakieś niedoskonałości, więc świetny puder. I nie wiem, czy on jest teraz sprzedawany dokładnie w takich opakowaniach, no bo ja już go mam jakiś czas, wiecie, ale w ogóle Hello Flawless, ta seria jest cały czas dostępna w Sephorze, wiecie, w szafach Benefitu, tylko nie wiem, czy on dokładnie teraz tak wygląda. No tak czy inaczej, kolorów też jest ileś tam do wyboru, można sobie również wybrać. I jeszcze raz ten jasny, który ja mam w tej chwili, jak ja to pokazuję, na twarzy, to jest Ivory. No taki jaśniutki, ale tu mam za dużo, jaśniutki, ale na jesień, na zimę jest w sam raz i tak jak mówię, jak mi się nie chce podkładu nakładać, troszkę więcej tego pudru i jest dobrze. Ok, tak na razie wygląda moja skóra, jest troszeczkę biało i papierowo, ale już bierzemy się za przybrązowienie. I tutaj słuchajcie, mam dwie rzeczy, dwóch ulubieńców i tak naprawdę oba bronzery, które Wam pokażę, to są ulubieńcy już tacy, wiecie, od lat. Pierwszy z nich, myślę, że sławna hula z Benefitu, to jest ta podstawowa wersja, o, bronzer słynny i sławny, o przepięknym kolorze. Powiedziałabym, że kolor huli jest taki w zasadzie uniwersalny. On, słuchajcie, do tak wielu cer pasuje, do tak wielu odcieni skóry, że to jest aż niewiarygodne. Po prostu kolor uniwersalny, więc nie mogę Wam podać, że tu jest kolor numer jakiś tam. To jest po prostu hula z Benefitu. Kolejny bronzer to też jest kosmetyk, który jest słynny już od wielu, wielu lat, bo to jest Teint de Soleil od Chanel, jak ja Wam tak Wam pokazuję. O, to jest Chanel, więc bronzer sławny i to jest bronzer kremowy. No właśnie, już się przypudrowałam, no to nic, to hulę nałożymy. W każdym razie pokażę Wam. Ma taki swój specyficzny zapach. Specyficzny zapach, tak jak mają kulki, wiecie, meteoryty z Guerlain, ale ja ten zapach bardzo lubię. Zobaczcie, wygląda to tak. Kolor. W ogóle bronzer jest taki mięciutki, kremowy, jak się dotyka. Wiecie, to on się teraz tak jak masełko rozpuszcza. Tutaj mam akurat taki odcień, właśnie jak ja mam kolor. To jest 390 Soleil. Ten mój odcień jest cieplutki. Zobaczcie, to jest coś takiego. On bardzo naturalnie wygląda na skórze. Tutaj może ten swatch tak lekko żółtawo, no bo on ma w sobie takie żółtawe tony, ale właśnie chcę powiedzieć, że na skórze wygląda bardzo, no, naturalnie. Tak nie wygląda sztucznie, jakbyście sobie coś tam, wiecie, przybrązowili na siłę, tylko jak go nałożycie, to skóra wygląda tak, jakby była muśnięta słońcem, więc no, myślę, że no, nie bez powodu on, wiecie, jest od lat już taki sławny i uchodzi za jeden z takich fajniejszych, uniwersalnych, bardzo przyjemnych, kremowych bronzerów. Proszę bardzo, Teint de Soleil. No to może go tak odłożę, bo przypudrowałam sobie buzię, nakładam hulę. A jeszcze Wam nie powiedziałam, hula też ma swój zapach. W ogóle kosmetyki z Benefitu mają też takie swoje charakterystyczne zapachy. Niektóre kosmetyki tych droższych marek mają takie swoje znane, charakterystyczne zapachy. No właśnie jak na przykład meteoryty. Meteoryty, tak na marginesie, to jest ten trzeci z pudrów, o którym Wam wspomniałam, tylko ja je nakładam już na sam koniec, tak dla jeszcze roztarcia wszystkiego, na sam koniec makijażu twarzy, o to chcę powiedzieć, żeby to wszystko ładnie rozetrzeć, bo meteoryty mają taką właściwość optycznie rozświetlającą i wygładzającą. I już to wielokrotnie mówiłam, że wiecie, ja wiem. Ja wiem, że jest mnóstwo pudrów w kulkach, mnóstwo pudrów rozświetlających, ale jednak meteoryty są nie do podrobienia. Nie do podrobienia są ich zestawienia kolorystyczne, ich zapach, no i w ogóle całokształt, wiecie, taki wyglądowy, o tak bym powiedziała. Są estetycznie nie do przebicia. No dobra, no ale hula, to hula z Benefitu. Bardzo ładny kolor. Ok, to jeśli chodzi o bronzery, no co do różów, to generalnie róże z Too Faced. Tutaj akurat mam przykład takiego różu. To jest Cloud Crush i odcień, który ja mam, to jest chyba coś Watermelon.
Watermelon Rain. O, tak się dokładnie ten kolor nazywa. Zobaczcie w ogóle, jak ten kosmetyk wygląda. No one są tak ślicznie zrobione. W ogóle Too Faced ma to do siebie, że jak robi kosmetyki, to one są śliczne. One są przepięknie podane, no i ten też tak wygląda. No ale kolor samego różu, bo jakby to nas najbardziej interesuje. Na wieczku jest lusterko, więc tak zasłaniam. Sam róż wygląda tak. Również przecudownie pachnie. Ten róż pachnie, ale nie owocowo, nie, nie. To jest raczej zapach jakichś takich ładnych, drogich perfum. Tak to pachnie. Absolutnie nie arbuzowo. No dobrze, no i go nakładam. Tak jak mówię, to jest tylko przykład. W ogóle uwielbiam róże z Too Faced. Właściwie w ogóle lubię Too Faced. Ale akurat teraz te róże tak u mnie najbardziej, jeśli chodzi o te droższe kosmetyki. Z tym kolorem trzeba ostrożnie. Mam jeszcze taki blady, taki jak guma balonowa, nie pamiętam jak się nazywa. Tamten jest delikatniejszy, natomiast właśnie ten jest taki bardzo, bardzo intensywny i trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Ja to naprawdę bardzo delikatnie nakładam i tak się troszeczkę tutaj bawię. Wy to być może zobaczycie w przyspieszonym tempie. W każdym razie bardzo się bawię, żeby podokładać po trochu i wiecie, nie zrobić sobie od razu klauna, ale chyba i tak to muszę rozetrzeć. Starałam się delikatnie, wiecie. Jak zawsze starałam się delikatnie. Chyba jednak pędzel do pudru będzie potrzebny. Ale potem jeszcze będę nakładać perełki, więc jeszcze się to rozblenduje. No tak czy inaczej. Watermelon Rain od Too Faced, proszę bardzo. Z tej serii Cloud Crush jest kilka kolorów. No, tak jak wspomniałam, ja mam dwa, ale jest dość duży wybór kolorów i wszystkie są takie śliczne. No i słuchajcie, te puzderka. Bardzo ładnie to wygląda. Okej, róż. No i teraz rozświetlacz. W zasadzie wzięłam dwa tylko. Wzięłam miniatury. Mam Dandelion z Benefitu i Cookie z Benefitu. I teraz tak, jeśli chodzi o Cookie, to mam tylko miniaturę. Dandelion mam tej też w normalnej, dużej wersji. Ale chciałam Wam pokazać to też jako przykład, jako rozświetlacze, wiecie. Benefit, rozświetlacze. O. Dandelion jest delikatniejszy, taki powiedziałabym bardziej dzienny, jeśli tak to można. O, zobaczcie, to jest takie rozświetlenie. No tak jak mówię, taki dzienniak. Bardzo taki stonowany. Raczej sobie krzywdy nim nie zrobicie. Zobaczcie, to jest raczej taka satynowa skóra. Natomiast Cookie to już jest rozświetlacz z przytupem. Który palec mam czysty? Ten. Zobaczcie. A Cookie wygląda tak. Nałożę obok Dandelionu. Zobaczycie różnicę. O. Jest różnica. Oba są bardzo ładne, wyglądają na skórze ślicznie, no tylko wiadomo, że jeden jest taki bardziej, drugi nieco delikatniejszy. To już jak wolicie. No ja sobie nałożę zdecydowanie Cookie. To naprawdę troszeczkę trzeba, troszeczkę. Tak jak widzieliście, ja musnęłam delikatnie ten rozświetlacz i o tutaj już mam całkiem dyskotekowo na policzku. No jest przepiękny. No i w ogóle ten kolor. Kolor jest taki, że w zasadzie pasuje do każdego makijażu, do każdej cery. Też uniwersalny. Coś jak hula. Oni mają jakiś taki dar, wiecie, robienia kolorów, które pasują po prostu wszystkim. Więc gdybym miała Wam polecić tylko jeden, to chyba jednak bardziej Cookie, no bo jest bardziej błyszczący po prostu. Przy czym Dandelion jest z kolei taki elegancki. Dandelion ja bym potraktowała raczej jako puder rozświetlający, ale oficjalnie to jest rozświetlacz, także dwaj ulubieńcy, ten bardziej na dzień, jeśli nie lubicie mocnego błysku, no a ten zdecydowanie wieczorowy, przy czym tak jak się domyślacie, ja go noszę normalnie na co dzień. Okay. No i teraz te perełki, o których Wam przed chwilą tak trąbiłam, pokażę Wam tak w całości, jak one są podane. Tu akurat mam taką wersję, mam kilka wersji tych meteorytów. Uwielbiam je od lat, tak jak wspomniałam, i od lat co jakiś czas tam sobie
jakąś edycję kupuję. Oni zawsze wypuszczają albo jakoś tak sezonowo, typu wiecie, kolekcja jesienna, kolekcja wiosenna, albo, i to jest chyba zawsze co roku, na Boże Narodzenie też zawsze wychodzi taka piękna edycja. W zeszłym roku kupiłam taką zielono-złotą, też przepięknie wyglądają, no ale dobrze. To była jakaś z jakiejś wiosennej kolekcji, w każdym razie wygląda to tak, tak jak mówię, one są nie do podrobienia, wyglądają przepięknie. I nawet nie sam kosmetyk, nie samo opakowanie, ale takie detale, takie niuanse, jak na przykład o, taki puszek, zobaczcie, no wygląda to po prostu arcyelegancko, przepięknie, no i ten zapach, który jak się wyjmie puszek, to się po prostu roznosi wszędzie. Zapach może nie każdemu się spodobać, bo on jest taki troszkę pudrowy, jest w nim coś słodkiego, jak słodkie, kwiatowe, pudrowe perfumy, o, mniej więcej to jest taki zapach, bardzo charakterystyczny puszek, no ale proszę bardzo. Nawet to wygląda ślicznie. No i akurat tutaj te meteoryty są takie dosyć duże. One wyglądają jak takie draże kokosowe, wiecie, do zjedzenia. Przy czym są różnokolorowe. O, właśnie. I zawsze jak meteoryty są wypuszczane, jak mamy nową edycję, to zawsze jest też kilka kolorów. Można sobie dobrać do swojej cery. To zobaczcie. No i teraz te kuleczki wyglądają tak. One były generalnie, słuchajcie, równej wielkości. Były tak samo duże, okrągłe, no tylko no ja już go trochę mam, trochę go używam, no więc niektóre się troszeczkę, wiecie, zdarły, zużyły, no nazwijcie to jak chcecie. W każdym razie były tej samej wielkości, ale w niektórych edycjach właśnie te kuleczki są różnej wielkości, no i są też różnokolorowe. Także meteoryty, u mnie one są nieśmiertelne i będę je chyba uwielbiać zawsze. Jeden z takich kosmetyków w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o droższe, tylko to jest jeden z tych kosmetyków, do których zawsze, zawsze wracam. Ok, no i teraz po prostu i robię coś takiego, że sobie omiatam całą twarz. Oficjalnie to jest puder rozświetlający, tak on się nazywa, Illuminating Sparkling Powder. Przy czym z tym sparkling to tak może nie do końca, bo tutaj nie ma jakichś, wiecie, drobinek. Nie ma tutaj, o, takich drobinek jak chociażby w tym, tylko to jest po prostu takie optycznie rozświetlające, takie wygładzające. Czyni waszą skórę świetlistą, po prostu. Jak sobie zrobicie makijaż twarzy i potem się przejedzie takim pudrem, wiecie, tak sobie jeszcze rozblendujecie wszystko, to ładnie te poszczególne części makijażu się jeszcze ze sobą dodatkowo scalają, także wygląda to spójnie, no wygląda właśnie jak wasza skóra. O. Proszę bardzo, meteoryty. Tak jak mówię, to jest przykład, to jest po prostu jedna z jakichś tam różnych edycji, ale meteoryty w ogóle jako puder, jako kosmetyk. U mnie zawsze i wszędzie. Teraz makijażu, moim makijażu, czas na brwi. Akurat jeśli chodzi o brwiowe rzeczy, to nie mam żadnych ulubieńców. Aż głupio powiedzieć, bo na przykład Benefit ma takie, wiecie, słynne brwiowe rzeczy, albo Anastazja, ale jakoś tak, wiecie, więc na szybko brwi i tutaj kredka z Eveline, więc u mnie tutaj szału nie ma, jeszcze sobie może je wyczeszę. Na szybko zrobię brwi i wracam z makijażem oczu. O nie, tak mi teraz do głowy przyszło, słuchajcie, trochę bym zapomniała o jednej rzeczy, nie wiem dlaczego ja ten zapomniałam. Mam tutaj kredkę z Benefitu, ale nie jest to taka kredka, wiecie, typowo do makijażu brwi, macik tu sobie, o. Nie jest taka to kredka do makijażu brwi, tylko raczej pomagająca uzyskanie ładnego kształtu brwi. O, i takie ogólne rozświetlenie, jak się zapewne domyślacie, to jest eyebrow, o, tak wam pokażę, bo to już jest, część jest stemperowana, więc części tej kredki nie ma. Highbrow z Benefitu. Ja jej obecnie używam na linię wodną, ale oficjalnie jest to świetne. Może jej nałożę ją dzisiaj. O. Oficjalnie jest to kredka, którą należy nakładać pod łuk brwiowy. No zaraz to zrobimy. Pod łuk brwiowy, żeby sobie tutaj, wiecie, unieść optycznie brew, rozświetlić to miejsce. Okej, u mnie to już. No to jak jesteśmy przy drogich rzeczach, no to tutaj słuchajcie, żel z Anastazji. Ale podkreślam, do samych brwi nie mam jakichś ulubieńców, po prostu akurat mam żel z Anastazji, to go nakładam. Ale nie, że jest to jakiś tam mój ulubieniec. Ja w ogóle jakaś taka brwioma nie jestem. Dobra, brwi już, no ale kredka. Kredka z Benefitu. Mam jej już tyle. Jest używana bardzo często, w zasadzie w codziennym makijażu je używam, tylko tak jak mówię, nakładam ją na linię wodną, ale ona jest, o, do tego, żeby sobie tutaj optycznie wyrównać brwi.
To jest jej w sumie podstawowe zadanie. No i rozcieramy to takim płaskim języczkowym pędzelkiem. W zasadzie tego samego pędzelka mogę sobie potem użyć do nałożenia, wiecie, bazy pod cienie. Tak optycznie się wydaje, że mam te brwi uniesione, prawda? Także trochę bym była niesprawiedliwa, zapomniałabym o niej, a służy mi codziennie, tylko właśnie do innej roli. Ale kredka jest przecudowna, jest bardzo mięciutka, taka plastyczna. No i teraz baza pod cienie. Tutaj nie mam w ogóle niczego drogiego, jakiejś tam wysokopółkowej bazy nie mam. Po prostu nałożę sobie bazę z Bell Hypoallergenic. Także tu wysokopółkowo nie będzie. No i ten sam pędzelek, którym nakładałam, rozcierałam, nie nakładam, rozcierałam kredkę. No i teraz wypadałoby umalować oczy. Tutaj mam dwie palety. Tylko no muszę Wam wyjaśnić co i jak. Mam paletę od Nataszy Denony, która się nazywa Xenon Palette. W ogóle świetnie to wymawiają ludzie. Xenon, Xenon, no po prostu Xenon Palette, po prostu. Xenon, paleta Xenon, o. I paletę od Anastazji i to jest nowo. No i teraz, ta paleta jest konkretnym przykładem. Właśnie ona jest ulubieńcem, bo ma bardzo fajne kolory, takie zielono, liliowo. No zobaczcie, o. Coś takiego, takie moje. Tak, w zasadzie to jest taka paleta oliwka. Tak bym ją nazywała. W głowie nazywam ją oliwką. Więc paleta oliwka. Natomiast jeśli chodzi o Nataszę Denonę, to paleta Xenon jest jednym z przykładów. Uwielbiam palety od Nataszy Denony. Mam ich już tam ileś, kilka. I jeśli chodzi właśnie o te palety od Nataszy Denony, to mam w zamyśle zrobić Wam taki filmik. Cztery palety, jedna marka. Wiecie, robię nieraz takie filmy. Kręcenie ich dosyć długo trwa, ale ostatecznie wy je lubicie, no bo macie w jednym filmiku jakby przetestowane, zeswatchowane cztery różne palety. Więc paleta Xenon na pewno się w takim filmiku pojawi. Natomiast dzisiaj użyję tej, no bo to też jest ulubienica, no i ona jest taka jednostkowa, wyjątkowa. Więc użyję tej. No to może od razu. To nakładam jako cień bazowy po prostu, żeby mi się tutaj, wiecie, baza nie pozbierała za szybko. To jest taki cielisty, jasny beżyk, nic specjalnego, ale bardzo, bardzo praktyczny cień. Na załamanie nakładam najpierw ten jasny, kakaowy brąz, to jest Fleur. W sumie te dwa pierwsze podstawowe kolory są takie, powiedziałabym, że takie zwyczajne. Magia kryje się w kolejnych kolorach, w tych takich oliweczkach zielonych. Piękne są. Zrobię Wam może zaraz kilka swatchy, to zobaczycie. Dołożę sobie ten sam cień na dolną powiekę. Już zaraz Wam te swatche zrobię, tylko skończę z brązowym cieniem. No tutaj może właśnie żadnych tam wariacji kolorystycznych nie ma, ale popatrzcie na to. Na przykład ten albo, o ten jest też piękny, ten jest przecudowny, taki morski i tutaj ten mat Wam też oliwkowy zrobię. No ja uwielbiam takie kolory w makijażu, więc no też jak oglądacie moje filmy, to raczej Was nie dziwi, że takiego zieleniaka sobie wybrałam, no bo to są moje kolory po prostu. Bardzo ładne oliweczki. No oczywiście nałożyłam bez bazy. Jeszcze tyle mi na palcach zostało, zobaczcie. No to może zacznijmy od oliwkowego matu, nazywa się Liberty, czyli to jest o, ten kolor. Tak może na swatchu też widowiskowo nie wygląda, ale robotę robi. Naprawdę przepiękna, zgaszona oliwka. Bardzo taki elegancki jest ten cień. W zasadzie można go ładnie rozblendować, wiecie, tak intensywniej na zewnętrznym kąciku i coraz delikatniej wewnątrz i macie makijaż zrobiony. Dodać jakąś kreskę albo i nie, tak jak już lubicie. I to jest cień wszystko robiący. Można go używać w pojedynkę. Można w towarzystwie innych cieni, ja to oczywiście zaraz coś podokładam, ale chodzi mi o to, żebyście zobaczyli. O. W ogóle tego typu cienie, w sensie wiecie, takie przygaszone matowe oliwki, rzadko się w paletach spotyka, więc to mnie też ujęło w nim, bo on jest dość oryginalny. Poza tym ja wiem, że wiele osób się boi takich zieleni i no jakoś tak niechętnie je ludzie noszą, a nie wiem czemu, zielenie są piękne. No tak jak mówię, bardzo taki elegancki kolor to jest. Na wewnętrzną część powieki dołożę cień Wings, to jest ta zieleń. Jakiś mały pędzelek by mi się tu przydał, na przykład ten, o, taki jaśniutki. W sensie cień jaśniutki, nie pędzelek. O. No to, że się, słuchajcie, rozcierają bardzo mięciutko, bardzo ładnie się ze sobą łączą. O, właśnie, to jest też wyjątkowe, słuchajcie, w tej palecie, że
No ja przynajmniej tak mam, że nie zdarzyło mi się, żeby te cienie się tutaj jakoś odklejały, trudno rozcierały i tak dalej. Cienie Anastazji czasami bywają takie, wiecie, dyskusyjne. Nie we wszystkich paletach wszystkie cienie sprawdzają się tak, wiecie, idealnie. No przynajmniej, no ja mam z nimi taką relację, że tak, jedne są fajniejsze, drugie mniej, jakoś tak różnie to jest. Natomiast ta paleta jest cała, miodzia. Tak delikatnie tutaj ten błyszczący nakładam, bo mam zamiar nałożyć jedną błyskotkę z tej, wiecie, palety od Nataszy Denony, żeby Wam pokazać mimo wszystko. Więc na razie to. Na zewnętrzny kącik dołożę cień Muse. To jest ten ciemny, piękny brąz, taki brunatny. Tym cieniem sobie jednocześnie tutaj, wiecie, wyrysuję kształt. Troszeczkę nim wyjadę ponad załamanie. Od razu sobie rozetrę. Z cieniami Anastazji to jest tak, że niektóre się dość problematycznie nakładają. Nie mówię o tej palecie, bo tak jak wiecie już, to jest moja ulubienica, jest przecudowna, nie mam z nią kłopotów, ale mówię ogólnie o paletach Anastazji, że niektóre te cienie się problematycznie nakładają, albo nawet bywa, że Wam się tam, wiecie, coś odkleja, robi Wam się jakaś luka. Nie są to cienie idealne. No a jednak palety drogie. To tutaj na przykład cienie od Nataszy Denony wypadają zdecydowanie lepiej, bo w zasadzie w tych paletach no nie macie takiej sytuacji, żeby coś tam Wam się nie nałożyło, odkleiło i tak dalej. Na dolną powiekę mam ochotę nałożyć ten fiolecik. To się nazywa Wisteria. Taka ładna lawenda. No i myślę, że ten kolor widać, chociaż nakładam go tutaj, wiecie, na niewielki obszar. To jednak kolor jest widoczny. Myślę, że jeśli chodzi o te zewnętrzne kąciki, to może być. Odkładam tę paletę i przejdę jeszcze do tej czarnej. Tutaj, o. Mamy przepiękne czarne cienie, no i te świecidełka, o których Wam wspominałam, to nałożę sobie na wewnętrzny kącik. To jest cień, który nazywa się Stellar. To jest taka ślicznotka. Cień Rime to jest coś takiego. Nałożę podług brwiowy, to jest delikatnie taki znaczy delikatnie, inaczej, nie delikatnie. To jest cień rozświetlający, taki perłowy, ale to nie jest taka, wiecie, brzydka perła, tylko on ma w sobie takie zmieniające się tony kolorystyczne, fajnie wygląda. Najlepiej wygląda w sumie nałożony, wiecie, na całą powiekę, albo przynajmniej na większość, także wtedy widać ten zmieniający się kolor, takie refleksy. Tu, gdzie ja teraz nakładam, raczej to nie będzie widoczne, ale w każdym razie tutaj fajnie, wiecie, rozświetla to miejsce. O. I jeszcze w tej palecie z Anastazji, tak jak widzieliście, jeszcze raz Wam tutaj ją pokażę. O. Nie ma tutaj żadnego czarnego cienia. No najciemniejszym jest właśnie ten brązowy, więc z palety od Denony wezmę sobie jakąkolwiek czerń, na przykład Night Sky. O, tu jest taka ładna czerń. No i wyrysuję nią coś jakby kreskę. Albo inaczej powinnam powiedzieć, gdzie mam ten pędzelek tutaj. Może nie wyrysuję nią kreskę, tylko raczej przyciemnię sobie. O, gdzie to jest? Tu jest. Przyciemnię sobie linię górnych rzęs. No i troszeczkę może ten czarny kolor wyciągnę. Może jeszcze na dolną powiekę nałożę cień Snowball. To jest taki prześliczny, zależy jak spojrzycie, różowo-beżowy kolor, taka ładna migotka. Jak będę robić makijaże tymi czterema paletami od Denony, tam Wam oczywiście zrobię swatche wszystkich tych cieni, więc będziecie je mieli. No na razie powiedzmy, że to jest taka próbeczka, tak czy inaczej. O, nakładam to tu. Nie bardzo widać urodę tego cienia, zrobię w ten sposób. Zobaczcie, to jest coś takiego. On jest taki blado-różowo-liliowy.
właściwie teraz mi tak przyszło do głowy, że mogę go nałożyć, wiecie co? Tak tutaj, na łączenie tego błyszczącego cienia i oliwkowego matu. To doda takiej fajnej świetlistości. Zobaczycie wtedy, o jak on pięknie połyskuje. W ogóle wszystkie te cienie, no po prostu cienie od Denony, to są moi ukochańcy. Ostatnio, jeśli chodzi o te drogie palety, zobaczcie. Są śliczne. To jeśli chodzi o oczy, no w zasadzie tu mogę sobie jeszcze na linię wodną nałożyć kredkę, którą już znacie. Więc to jest kredka z Benefitu. Tak powiedziałam, to jeśli chodzi o oczy, no nie, no jeszcze muszę wytuszować rzęsy. Także jeszcze nie do końca, już za chwileczkę. Ale jeśli chodzi o cień. No i teraz tusz. Tutaj mam tusz, który prawdopodobnie już niejednokrotnie u mnie widzieliście. On ma bardzo długą, trudną nazwę. To jest tusz z Estée Lauder. Też jest tuszem, no nie wiem, chyba już legendarnym, tak samo jak, nie wiem, no jak co, jak Hoola, załóżmy, czy Tan de Soleil. W każdym razie to się nazywa Sumptuous Extreme. Tak jak mówię, trudna nazwa. I to jest tusz taki wielofunkcyjny, ale podstawowym jego zadaniem jest pogrubianie rzęs. Szczotę ma taką, może niezbyt wygodną, bo to jest dosyć duża szczotka. Zobaczcie, jak nie wiem, pół mojego palca albo więcej nawet. O, dosyć duża szczotka. No i tak trochę trzeba się, wiecie, nauczyć nim posługiwać. Ale jak już się z nim polubicie, już trochę okrzepniecie, to tusz robotę robi i rzęsy pięknie podkreśla. On robi takie, wiecie, takie miotełeczki ładne. Daje trochę efekt sztucznych rzęs. Zastanawiałam się, czy nie pokazać Wam jeszcze tusz od Too Faced, wiecie, Better Than Sex, bo też jak się pojawi tam jakaś nowa edycja, albo nawet ta podstawowa, taka różowa, to czasem sobie ten tusz kupuję. Ja go... O, o tym tuszu mówię. Ja myślę, że też na pewno o nim słyszeliście. Ja go bardzo lubię i w sumie też mogłabym go pokazać w ulubieńcach, chociaż niektóre osoby twierdzą, że on się gdzieś tam osypuje. No nie wiem, ja go nakładam, ładnie się nosi. Nie osypuje mi się w każdym razie. Bardzo, bardzo go lubię. Ale uznałam, że wybiorę ten z Estée Lauder, bo to jest zdecydowanie już mój wieloletni, albo inaczej długoletni ulubieniec. No ten w sumie też już trochę do niego wracam, jednak ten dłużej. Dłużej trwa. O, dłużej trwa i jest niezmiennie tutaj pod tym względem. Jak na Boże Narodzenie nieraz, wiecie, pojawiają się jakieś takie mini zestawy, typu, wiecie, kredka, obowiązkowo czarna kredka, tusz do rzęs i na miniaturę jakiegoś płynu do demakijażu, to często dosyć właśnie dokładnie ten tusz jest w takich zestawach. Tak samo jak na przykład Hypnose od Lancome, to wtedy opłacalnie jest kupić sobie taki zestawik, no bo oprócz tuszu, ja zawsze właśnie pod kątem tuszu kupuję coś takiego, no bo oprócz tuszu macie tam jeszcze dodatkowo jakąś właśnie kredeczkę czy coś, no zależy jaki to zestaw. Najczęściej czarna kredka, oczywiście, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Nie, właściwie wiem dlaczego, no bo to jest uniwersalne, tak. Nie każdy używa, nie wiem, zielonych czy błękitnych kredek na powiece, ale większość z nas bardzo często używa kredek czarnych. Okej, tuż. Jeszcze raz. Sumptuous Extreme od Estée Lauder. Proszę. Tak jak mówię, rzęsy firaneczki. No i ostatni etap makijażu. Konturówki nie mam żadnej, jakoś tak... Konturówki, jeśli już używam, bo ja to tak trochę po macoszemu traktuję, to są to konturówki po prostu takie drogeryjne. Nie mam jakichś tam, wiecie, droższych. Natomiast jeśli chodzi o pomadki, to już mam. I tu uwaga, mam w zasadzie troje ulubieńców, no nie, więcej. Nie, chodzi mi o to, że trzy rodzaje pomadek. To jest Tarte, to są szminki od Too Faced i to są szminki Estée Lauder. I teraz, jeśli chodzi o Tarte, to dokładnie mam na myśli tutaj te z serii Maracuja Juicy Lips. Tutaj mam akurat hibiskus i fig. Hibiskus i fig. One są takie bardzo lśniące, dają ustom taką soczystość. Zobaczcie, tu jest fig, dobrze mówię? Tak, fig. O, to w zasadzie wygląda jak taki balsam nabłyszczający. No bo w sumie jest takim balsamem nabłyszczającym. Fig i hibiskus. Hibiskus jest chyba legendarną szminką już. Bo to jest, no, kolor ma taki, wiecie, no uniwersalny. To są szminki od Tarte. A to może sobie już hibiskus nałożę i za chwilę Wam zrobię jeszcze swatche tamtych. No i właśnie są jak masełko. A poza tym bardzo lubię
komfort nakładania tych szminek. Wiecie, one są takie bezproblemowe. Fajnie się je wyciska, to też jest takie gadżeciarskie. Fajnie się wyciska, ten sztyft jest w miarę wąski, także łatwo Wam, jak macie wąskie usta, łatwo Wam nanieść tę szminkę. No i bardzo przyjemny, taki świetlisty efekt. No ale jeszcze. Too Faced, to jest przykład. Ja tutaj mam Crazy For You, taka serduszkowa. Bardzo ładny róż, taki z witaminką w środku. O, jak ja to robię. Zobaczcie, taki żywy letni. I pomadki od Estée Lauder. I teraz to są przykłady. Chodzi mi o szminki od Estée Lauder w ogóle. To akurat tak Wam pokażę, żeby nie świecić tak bardzo. Szminki od Estée Lauder, takie klasyczne w sztyfcie, są kremowe, przyjemne, mnóstwo kolorów do wyboru. Te akurat są z takiego zestawu właśnie świątecznego, ale kolory takie podobne są do dobrania. Tutaj mam akurat taką bardziej czerwoną, zobaczcie. I taki nudziak brązowy. O. Także kolory na pewno są do zgarnięcia gdzieś tam, tylko po prostu z takiej ich stałej, sprzedażowej kolekcji. O. To jest świąteczna wersja. Ok, to wszystko. Tak wyglądają moi wysokopółkowi ulubieńcy. Mam nadzieję, że coś Wam się z tego spodobało. Dajcie znać w komentarzach. No i wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wierzę, że widzimy się w kolejnym. Tymczasem mówię Wam pa, pa. Na razie i do zobaczenia.